Cześć, witam Cię bardzo gorąco, zapraszam Cię na kolejne spotkanie z granicami. Tym razem będą to granice ciągów liczbowych, ale takich ciągów, które dane są w postaci funkcji wymiernej. Zapraszam do rozwiązywania przykładów razem ze mną. Chcieli obliczać granice ciągów, które są dane w postaci funkcji wymiernej, a więc limes przy n zmierzającym do plus nieskończoności. I teraz u góry jest jakiś ciąg an w liczniku i w mianowniku jest jakiś ciąg bn. Zapisałam, że zarówno an, jak i bn są to wielomiany zmiennej n. No bo żeby była funkcja wymierna, to u góry musi mieć po prostu postać wielomianu i na dole postać wielomianu. My tutaj mówimy oczywiście o zmiennej n. I teraz, jaka tu będzie metoda w przypadku obliczania takich granic? Będziemy wyciągać, czyli napisałam, wyciągamy przed nawias, zarówno w liczniku, jak i w mianowniku to postępujemy. Czyli wyciągamy przed nawias i w liczniku, i w mianowniku, to do zapamiętania i tu robimy, najwyższą potęgę n-a, ale tą potęgę n-a z mianownika. Czyli jeżeli w liczniku jest n do trzeciej, w mianowniku jest n do drugiej, to wyciągamy i z licznika, i z mianownika, ale to, co było najwyższe w mianowniku, czyli n do drugiej. Zobaczysz na przykładach, że to Ci się po prostu rozjaśni. Ja zapisałam metodę, żeby nam się ta metoda tak weszła nam to w oczy, tak żeby nam to do głowy weszło i żebyśmy się tak opatrzyli na to, że wyciągamy przed nawias w liczniku i w mianowniku, czyli i tu wyciągamy przed nawias najwyższą potęgę, ale z tego naszego bn-a, czyli z mianownika. Teraz zapraszam już do rozwiązywania przykładów razem ze mną. Na początek mamy policzyć granicę takiego ciągu. Ciągu an postaci w liczniku 4n kwadrat minus 4n minus 21, w mianowniku 2n kwadrat dodać 1. Postępujemy zgodnie z zasadą. Po pierwsze, przepiszmy sobie tą granicę, zapiszmy limes przy n zmierzającym do plus nieskończoności, czy w skrócie do nieskończoności zapisujemy. I teraz patrzymy sobie na to, że mamy do czynienia z funkcją wymierną. U góry wielomian, na dole wielomian. Zgodnie z tym, co powiedziałam na wstępie lekcji, wyciągamy przed nawias, zarówno to robimy w liczniku, jak i w mianowniku, ale najwyższą potęgę z mianownika. Tak się składa, że ta najwyższa potęga z mianownika, czyli n kwadrat, jest zarazem najwyższą potęgą w liczniku. No tak jest najlepiej, jak się może nam złożyć. No tak nam się w tym wypadku złożyło. Popatrz, wyciągam n kwadrat, wyciągam przed nawias, przypominam, to tak jakby dzielę przez n kwadrat. Czyli tu mi zostanie 4 minus. Jak to podzielę, tą część podzielę przez n kwadrat, będę miała minus 4 nad n i dalej będzie minus 21 nad n kwadrat. Czyli wyciągam przed nawias n kwadrat, to znaczy wszystko w nawiasie dzielę przez n kwadrat. To samo robię na dole, czyli jak tutaj podzielę przez n kwadrat, zostaje mi sama dwójka, dodać 1 podzielone przez n kwadrat. I teraz po co, popatrz, to zrobiłam? Zrobiłam to po to, że teraz moje n kwadrat z n kwadratem się mi skróci i teraz ja jeszcze raz przepiszę, żeby tak było ładnie tutaj precyzyjnie zapisane, co mi zostało po skróceniu tych właśnie potęg, które stały przed nawiasami. I teraz popatrzmy. Czwórka do czego ucieka? No do czwórki. Ale 4 nad n, jak widzisz, ucieka do zera. To już wiemy. Bo 4 nad bardzo, 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 bardzo dużo. Teraz 21 nad n kwadrat ucieka do, oczywiście do zera. 21 podzielone przez bardzo, 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 bardzo dużo. Ucieka do zera. Dalej. 1 nad n kwadrat, no to już analogicznie też ucieka do zera. Zatem w liczniku mamy 4 minus 0 minus 0 to jest 4. Natomiast w mianowniku mamy 2 dodać 0 to jest 2. I tu już limes nie piszemy, bo my już konkretnie wyznaczyliśmy tą granicę. To jest 4 drugie, oczywiście podzielimy, wychodzi 2. Czyli oznacza to, że jak n będzie uciekało w nieskończoność, to wyrazy tego ciągu, ogólnie mogę powiedzieć, ten ciąg an będzie uciekał do dwójki, będzie bardzo, bardzo, bardzo blisko tej dwójki. Oczywiście on tej dwójki nie osiągnie, ale będzie do niej zmierzał w granicy, prawda? Granicy, tak jak mamy granicę naszego domu, prawda? Na granicy raczej się nie stoi naszego chociażby podwórka, ale jest właśnie mowa o tym, że bardzo, bardzo, bardzo blisko dochodzimy do naszego ogrodzenia, naszego podwórka, tak samo tutaj bardzo, 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 bardzo blisko dochodzimy do dwójki, czyli ten ciąg ucieka nam bliziutko, bliziutko zmierza do dwójeczki.
Kolejny przykład jest to ciąg postaci an równa się, i teraz w liczniku mamy minus 3n minus 5, w mianowniku 6n do potęgi trzeciej minus 2. Jak widzimy, u góry wielomian, na dole wielomian, czyli mogę powiedzieć, że mój ciąg jest dany w postaci funkcji wymiernej. Zapiszmy sobie, co mamy znaleźć. Mamy oczywiście znaleźć granicę tego ciągu, czyli zapisujemy limes, zawsze przy n uciekającym do nieskończoności, czy też plus nieskończoności, to nie ma znaczenia, jak zapiszemy, czy plus nieskończoność, czy po prostu nieskończoność. I teraz, zgodnie z tą zasadą, co powiedziałam, jak jest funkcja wymierna, to licząc granicę tego naszego ciągu, będziemy wyciągać przed nawias, zarówno w liczniku, jak i w mianowniku, najwyższą potęgę z mianownika przed nawias. Czyli najwyższą potęgą w mianowniku, jak widzimy, najwyższą potęgą n oczywiście, jest n do trzeciej. No to wyciągam n do trzeciej. Wtedy w nawiasie co mi zostanie? 6 objąć, wyciąganie przed nawias to tak jakby dzielenie w nawiasie, prawda? Czyli jak wyciągam przed nawias, to w nawiasie muszę podzielić. Czyli tu mi się dostanie sama szóstka, minus 2 nad n do trzeciej, no bo tego w inny sposób nie mogę zapisać. Ale tak jak powiedziałam, u góry też muszę wyciągnąć n do trzeciej. To nie tak, że u góry inaczej. U góry też muszę mieć n do trzeciej, bo ja chcę to skrócić w następnej kolejce, prawda? Czyli teraz będę miała minus 3 podzielone przez, i teraz jak ja tutaj podzielę przez n do trzeciej, a tu mam jedno n, to mi zostaje w mianowniku n kwadrat. Minus 5 nad, no tutaj żadnego n-a nie mam, czyli po prostu podzielę przez n do trzeciej. Teraz widzimy, że to z tym mi się skróciło. Taki jest nasz cel w tym wyciąganiu przed nawias właśnie, żeby nam się to skróciło. I teraz zapiszę, żeby było to ładniej widać, chociaż niektórzy już tego nie przepisują, ale ja tu przepiszę, żeby było dobrze widać. No i teraz tak, do czego ucieka nam to, ta część, skoro mamy minus 3 podzielone przez bardzo, bardzo, bardzo dużo? Oczywiście ucieka do zera. Teraz no, czy wezmę z minusem, czy bez minusa, to nie ma znaczenia, bo znowu mam minus 5 podzielone przez bardzo, 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 bardzo dużo, nie, podzielone przez tak jakby nieskończoność, ucieka do zera. Teraz tutaj 2 podzielone przez n do trzeciej, jeżeli n ucieka w nieskończoność, mianownik też nieskończoność, czyli 2 nad n do trzeciej ucieka do zera. No i teraz popatrzmy, u góry nam wyszło 0 podzielone przez 6 minus 0, czyli podzielone przez 6. Czy 0 da się podzielić przez 6? Oczywiście, 0 podzielone przez 6, ja zapiszę tak, to jest 0. Oznacza to, że granicą tego ciągu jest 0, czyli ten ciąg zera nie może przekroczyć. To jest tak jakby granica dla niego. Jeżeli n ucieka w nieskończoność, to wyrazy tego ciągu, ogólnie mówimy, ten ciąg ucieka do zera. Zera nie osiągnie, ale będzie bardzo, 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 bardzo bliski zera. Zera nie przekroczy, ale dąży do zera. Ta granica to znaczy właśnie nam, o tym nam mówi, do czego ten ciąg zmierza, do czego jest blisko, ale tego nie osiągnie. Jeżeli te przykłady to dla Ciebie za mało, jeżeli chodzi o obliczanie granic ciągów będących funkcjami wymiernymi, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który możesz znaleźć na stronie internetowej www.aikamat.pl. Jeżeli wystarczy Ci, to zapraszam na kolejne spotkanie ze mną.